Chciałabym zacząć od zamieszania, jakie pan spowodował ostatnio w polityce. Powiedział pan, że można rząd PiS-u odwołać i to w bardzo łatwy sposób, konstruktywnym wnioskiem nieufności. No chyba jest pan rzeczywiście niepoprawnym optymistą. Nie, po prostu uważam, że jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, a jesteśmy w bardzo złej sytuacji, to jest bardzo zły rząd, który podejmuje bardzo wiele złych decyzji, które krzywdzą nas każdego dnia. Widzimy to wszystko na co dzień. Są narzędzia polityczne do rozwiązywania tego typu sporów czy tego typu sytuacji. Takim narzędziem politycznym jest konstruktywne wotum nieufności. Ale jeszcze trzeba mieć większość. To prawda. Natomiast ja nie rozumiem w ogóle całego tego oburzenia, które nagle powstało wśród niektórych, no słyszę niektórych wypowiedzi, oni nigdy nie mówią tego pod nazwiskiem, żeby była jasność. Nie, Donald Tusk powiedział, że to jest niepoważne marzenie. Dobrze, ale ja z Donaldem Tuskiem też rozmawiałem wielokrotnie na ten temat i próbowałem przedstawić mu moje argumenty, mówiąc mu o tym, że jeżeli jego zdaniem realnym planem jest to, że on będzie premierem za rok, to musi mieć świadomość, że będzie kapitanem okrętu, który będzie tak poharatany, bo za rok sytuacja gospodarcza będzie tak dramatycznie gorsza od tej, która jest dzisiaj, że poskładanie tego wszystkiego dopiero może okazać się niepoprawnym politycznym marzeniem. Więc jeżeli jesteśmy w stanie przynajmniej spróbować pokazać ludziom, że nam zależy, że chcemy się bić, że chcemy walczyć, że chcemy wziąć odpowiedzialność, że jesteśmy gotowi, to zamiast zajmować się byciem etatową opozycją jeszcze przez rok, bo tak nam jest wygodnie, powinniśmy użyć narzędzi politycznych. A narzędzie polityczne, a nie medialne, to właśnie konstruktywne wotum nieufności. Udałoby się, to super. A jeżeli by się nie udało, to spróbowalibyśmy raz jeszcze. I raz jeszcze, i tak aż do skutku. My musimy pokazać ludziom, że nam zależy, że my chcemy walczyć. Już dziś chcemy walczyć, a nie będziemy ratownikiem, który mówi: niestety, drogi pacjencie, wykrwawiasz się, ale ratowanie ciebie dzisiaj to niepoważne marzenie. Jak jest ranny, to się go ratuje, a nie się zastanawia, a może spróbujemy za rok. Nie rozumiem tego oburzenia, nie rozumiem takich też pełnych pogardy, jakichś takich uniesień, które temu pomysłowi towarzyszą. Zawsze mówią to bez nazwiska, tchórze. Trzeba sobie to powiedzieć jasno. Ja wypowiadam się pod nazwiskiem, natomiast uważam, że bez nazwiska wypowiada się tchórz. I tak tego typu wypowiedzi traktuję. My dzisiaj potrzebujemy odwagi do wzięcia odpowiedzialności i do tego, żeby wyjść i powiedzieć Polakom: chcemy naprawdę uratować Polskę. Dzisiaj chcemy ją uratować. A jeżeli Donald Tusk mówi: a czy znajdziesz mi po tamtej stronie 10 posłów? I ja bym o to samo chciała zapytać. A to ja mówię, że rozmawiam z tamtymi i oni mówią: to pokaż mi, że wy wreszcie tak na poważnie, że macie nazwisko premiera, uzgodnione między wami, podzielona opozycja. Jest to jedno narzędzie opisane w Konstytucji do zmiany sytuacji w trakcie trwania w danego rządu. I to jest konstruktywne wotum. Co to szkodzi spróbować? Co to szkodzi pokazać ludziom, że nam zależy? Nie rozumiem, dlaczego oni się tak panicznie tego boją.